Witajcie. Słyszeliście, że walentynki są? A dzisiaj o walentynkach będzie. Już po twarzach widzę. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, prowokuję. Ci, którzy nie znają, mówią, no pięknie, aleśmy przyszli do kościoła. Dawno, dawno temu w Rzymie, zanim rzymska cywilizacja się do końca zwaliła, 14 i 15 lutego Rzymianie obchodzili święto, które nazywało się Lupercalia. Po łacinie było to święto miłości, obchodzone na cześć bogini Junony, czyli bogini kobiecości i bożka zwanego Panem, czyli bożka przyrody, natury. Oczywiście mało ludzi wiąże walentynki z tamtym świętem, gdzie jest właśnie jego źródło. Więcej ludzi wiąże je z Walterem Scottem, z Brytyjczykami, XVIII wiek. I gdzieś tutaj widzą, ja oczywiście nie zamierzam dzisiaj nikogo posyłać do piekła, ponieważ nie mam takiego prawa i nie mam takiej chęci i nie mam w tym upodobania. Jeżeli ktoś z was przesłał jednej osobie serduszko, ja też parę razy dostałem coś, nie mówię tego, żeby kogoś osądzić. Mówię, abyśmy wiedzieli, gdzie i skąd się bierze, czym się zajmujemy, abyśmy sami mogli decydować, w którym kierunku chcemy iść. Ale skoro mowa jest o miłości, to chciałbym powiedzieć parę rzeczy o miłości, chciałbym powiedzieć parę rzeczy o kochaniu. Wiecie, różnie na kochanie patrzą od bardzo ordynarnych takich przedstawień miłości występujących, nie wiem, w muzyce, w filmie, do takich bardzo poetyckich. Kto z was nie lubi na przykład Grechuty, pamiętacie? Z ochoty by pokazać bzy i inne cudowności przyszedł na świat, jak piękny kwiat, różowy owoc miłości i tak dalej. Okej. Okay. Nawet kilka. Chciałbym powiedzieć o kochaniu. Gdzie jesteśmy trochę takimi samospecjalistami. Każdy z nas, siedząc tu, myśli, ja to wiem najlepiej o kochaniu. Ewentualnie, jak ma zły humor, to myśli, ja nie wiem nic. Jesteśmy bardzo skrajni w tej dziedzinie. Bóg również ma coś do powiedzenia o miłości. I nie chcę dzisiaj jakoś w świecie politycznie poprawnym i powiedzieć, że tylko i wyłącznie to, co ja uważam, czy co przeczytałem z Biblii, czy co Kościół oficjalnie uznaje za prawdziwą miłość, to jest miłość. Wierzę, że rozważanie Słowa Bożego jest takim miejscem, kiedy pozwalamy, że nie jeden z nas ma rację, ale że wspólnie czytając Słowo, czy słuchając Słowa, pozwalamy, żeby Bóg nas zmieniał. Jedną z największych herezji, jakie duchowo można powiedzieć, nie ma większej duchowej herezji niż takie słowa. Już cię nie kocham. To jest herezja. Z punktu widzenia tego, co Bóg nazywa miłością, słowa już cię nie kocham są herezją. My troszeczkę mamy problem z tą Bożą miłością, wiecie, ponieważ, jak już mówię, największą herezją duchowego świata są słowa już cię nie kocham. Bóg nigdy takich słów nie użył. Bóg nigdy takich słów nie użyje wobec ciebie. Bóg nigdy nie powie, wiesz, już cię nie kocham i taką miłość Bóg chce w nas położyć. Bóg nigdy nie powie, przerosła mnie sytuacja, w której z tobą mam relację. I Bóg nigdy nie włoży w twoje serce miłości, którą przerośnie sytuacja. Bóg nigdy nie powie, nie, to, co zrobiłeś, to, co zrobiłaś, to, co się wydarzyło, całkowicie zabija naszą miłość. Boża miłość jest miłością nie do zabicia. Boża miłość jest wieczną miłością. Za każdym razem, kiedy w naszej relacji z Bogiem albo z ludźmi czujemy, że miłość dochodzi do krańców, Bóg może trzema, czy właściwie dwoma słowami odpowiedzieć, spójrz na Golgotę. Nie ma większej herezji w duchowym świecie niż już cię nie kocham. Są ludzie, którzy na te walentynki, o których wcześniej powiedziałem, co roku kupują prezent innej osobie.
Bóg co roku kocha cię tak samo mocno. Czasami myślimy, tak przyjmujemy jako prawdę, posłuchajcie mnie, Bóg kocha mnie tak, jakim jestem, tak? Tak, prawda, przyjmujemy to. Bóg pokochał mnie i ciebie tak, jakim jestem. Wiecie, co to tak do końca znaczy? My ludzie kochamy się usprawiedliwiać. Nawet jeśli kochamy kogoś, to kochamy siebie usprawiedliwiać i tłumaczyć nasze wady. Przed Bogiem, wiecie, nie musimy w ogóle tego robić. Przed sobą, przed ludźmi, przed Bogiem nie musimy tego robić, bo kiedy mówimy, że Bóg nas pokochał takimi, jakimi jesteśmy, to wiecie, co mówimy? Że Bóg zna nasze winy. Bóg wie, kim jesteśmy. On ma lepsze usprawiedliwienie dla nas niż nasze usprawiedliwianie się. Usprawiedliwiając się przed Nim, czy tłumacząc się wewnętrznie przed samym sobą, przed relacją z Bogiem czy bliźnimi, jakby zapominamy, Bóg ma coś lepszego. Boża miłość działa w bardzo dziwny sposób. Ma cechę, której nie ma świecka miłość. Wiecie, dlaczego często wielu ludziom na świecie wydaje się, że Ewangelia ich oskarża? Słowo Boże mówi, że Duch Święty przyjdzie przekonać świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I to tak dobrze brzmi, ale do końca nie rozumiemy. To znaczy, co Bóg będzie robił w naszych sercach? Co Bóg robi z sercem grzesznika? I co się dzieje? Wiecie, dla jednych, kiedy patrzą na Golgotę, wszystko blaknie, wszystko ginie i zaczynają mówić, Boża miłość jest wielka. Ale wielu ludzi dzisiaj na świecie mówi, nienawidzę chrześcijaństwa, nienawidzę Kościoła, bo czuję się oskarżony. Przed Bogiem człowiek czuje się oskarżony. Wiecie czemu? Bo nie jesteśmy przyzwyczajeni, że prawdziwy sąd stawia najpierw prawdę, a dopiero potem łaskę. Bo miłość jest zawsze nad tym. Miłość nigdy nie schodzi na drugie, trzecie, piąte, ale prawdziwy sąd, sprawiedliwy sąd najpierw wyznaje prawdę, a dopiero potem niesie łaskę. My ludzie wolelibyśmy od razu łaskę, prawdy nie zawsze. Bo prawda świeci, prawda oświetla, prawda nie spycha nas gdzieś do ciemności. I wydaje nam się dlatego, że Bóg nas oskarża, ponieważ najpierw Bóg wyciąga prawdę, daje jej pierwszeństwo ponad łaską, a prawda powoduje, że łaska jest prawdziwa. Bez prawdy w twoim życiu nie doświadczysz prawdziwej łaski. Nie wiem, czy mnie słyszycie. Jeśli nie będzie prawdy, nie ma prawdziwej łaski. Przykład. Ja zawsze lubię kogoś z brzegu, Iwonka siedzi pierwsza. Jak ukradnę Iwonce 100 złotych, tu 100 repki, i wyznam jej potem, bo jakoś wyjdzie, że ukradłem 50, i ona mi wspaniałomyślnie wybaczy, powie, wybaczam ci, że mi ukradłeś 50 złotych, tak? Czy to będzie prawdziwa łaska? Do końca nie. Ponieważ tak naprawdę ona nie wie, jak bardzo ją skrzywdziłem o 100% więcej. Jej serce jest prawe, ale moja postawa jest nieprawa. Już więcej cię nie będę jako przykładu używał, obiecuję. Łaska bez prawdy jest nieprawdziwa. Ponieważ tak jak mówię, jeżeli ktoś wybacza, ale wybacza coś, czego do końca nie wiesz, to wybaczenie w duchowym świecie nie ma tej potęgi, którą niesie prawda powiązana z Bożą łaską. Dlatego ludzie ukochali ciemność, bo ich uczynki były złe. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Dlaczego? Bo prawda przyniesie prawdziwą. Co wyswobadza więźnia z więzienia? Łaska. Prawda niesie prawdziwą łaskę. Bez prawdy łaska nie jest prawdziwa. Jest jakiś rodzaj łaski i problem jest wtedy w tym, który jest ułaskawiany, a nie tym, który łaskawia. Ten, który łaskawia, robi wszystko okej. Usłyszał, co usłyszał, wina jest winą i mówi, masz wybaczenie. Oczywiście przed Bogiem nie jesteśmy w stanie ukryć pełni naszych win. Golgota obnażyła je wszystkie, ale przed sobą jesteśmy. Bez prawdy łaska nie jest prawdziwa, bo nie wiadomo, kto kogo ułaskawia. Czasem odnoszę wrażenie, że dzisiejszy świat mówi, że jest czas łaski, ponieważ robi Bogu łaskę.
I myślisz, że dlatego jest czas łaski, bo można robić Bogu łaskę. Nie, jest czas łaski, ponieważ Bóg robi nam łaskę. I jeżeli mówimy o walentynkowym klimacie, jakoś, nie wiem, w ogóle nie lubię słowa walentynki, wiecie. Wolę, nie wiem, zakochanych wolę. Ale jeżeli mówimy w ogóle o tym, bo świat cały teraz o tym będzie mówić. Dzisiaj rano zmarła Whitney Houston. I słuchałem, w wiadomościach pokazywali jej teledysk, ten największy. I will always love you. Będę cię zawsze kochać. Została znaleziona martwa w hotelu. Przyjechała na rozdanie nagród, bodajże Grammy, ja nie jestem tam, nie pamiętam dokładnie, w wiadomościach mówili. Nie słuchałem jej, nie była jakąś moją ulubioną piosenkarką czy kimś takim, ale wiem, o kogo chodzi. I wiem, że to była osoba, która mówiła o miłości, ale brakło siły. Czegoś brakło. Bóg mówi o innym kochaniu. Czy Bóg naprawdę mnie kocha? Czy ja naprawdę kocham Boga? Czy Bóg naprawdę mnie kocha? Spójrz na Golgotę. Czy naprawdę kocham Boga? Powinienem popatrzeć w swoje serce. Pan powiedział takie słowa do Kościoła. W Jana 14:15. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Jeśli mnie miłujecie. Będziecie przestrzegać moich przykazań. Parafrazując. Jeśli kochasz mnie, to zrób to, co mówię. To zrób to, o co cię proszę. Zrób to, o czym ci szeptam do twojego serca. Bo inne słowo, jakże odmienne, też nie musicie go właściwie otwierać, znacie go na pamięć, tak jak ten werset, który teraz przeczytałem z Mateusza 15:18. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie. To jest zapisane Mateusz 15:18, ale najpierw powiedział to w jakiś sposób prorok Amos, bardzo wyraźnie powiedział to Izajasz. W jakiś sposób to było przesłaniem Jeremiasza. W dwóch starotestamentowych księgach Bóg szczególnie mocno w Izajaszu powiedział: na co mi święta? Na co mi wasze nowia? Mało tego, powiedział, na co mi w ogóle wasze sabaty? I te ofiary, i to wszystko zbrzydło mi. To jest, wiecie, wstrząsem. Jak to? No przecież nic innego Mojżeszowi nie zostało dane, jak właśnie no te rzeczy robić. Bóg mówi, ludzie, na co mi to? Wiecie, kiedy ludzka miłość cierpi, to wyobraźcie sobie, ja to widziałem, nawet nie muszę sobie wyobrażać, bo ja byłem świadkiem tego u moich sąsiadów, w jakiś sposób w własnym życiu, otoczeniu, kiedy żona mówi, na co nam ten samochód? Na co ta pralka? Na co te nowe? Na co twoja duża wypłata, skoro nie mamy sobie nic do powiedzenia? Na co nam rzeczy, skoro nie ma tego, co sprawia, że zachodzi reakcja, która nazywa się radość? Pomiędzy rzeczami i ludźmi. Pomiędzy ludźmi i ludźmi, którzy mają rzeczy. Jest z nich radość. Jest radość z domu, pokoju i szczęścia wtedy, kiedy jest miłość. Bo kiedy miłości braknie, rzeczy nie cieszą. Zgadzacie się? Wtedy bogaty zazdrości biednemu. Zazdrości mu uśmiechu. Zazdrości mu czegoś. Nie ma miłości bez poznawania się. I dlatego Bóg nas kocha i chce, byśmy pokochali Jego. Dlatego tak Bóg umiłował świat. Czyli parafrazując Ewangelię Jana 3:16, tak Bóg ukochał Mirka, Andrzeja, Marka, Renatę, każdego, kogo bym tu mógł powiedzieć. Tak bardzo ukochał, że dał Syna swojego narodzonego. Od początku dał. Wiecie, od samego początku.
kiedy zaczyna się Stary Testament, Bereshit, Bara Elohim, kiedy na początku Bóg stworzył, Bóg daje, Bóg kocha i Bóg jest dawcą. Od pierwszego do ostatniego wersetu Biblii Bóg jest dawcą. Bóg mówi o tym, z czym przyjdzie, Bóg mówi, co daje, co tworzy. Bóg tak ukochał świat, że dał swojego Syna. I miłość polega na poznawaniu się. Werset, który Jezus mówi, jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie, nie jest wersetem, który Bóg bierze i rzuca ci w twarz. Masz, nie kochasz mnie. To jest werset, który nie może być tak wyciągnięty z kontekstu. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie, ale jak macie mnie miłować, jeśli mnie nie znacie? Inne miejsce Słowa Bożego mówi, to nie w jednym miejscu, że zanim myśmy poznali Jego, On nas już umiłował. On nas kochał, bo nas znał. My dopiero Go poznajemy. Jesteśmy na różnym stopniu. Niektórzy są 20 lat wierzący i poznają Boga odrobinkę. Inni są wierzący rok, ale poznanie Boga wstrząsa ich życiem. Są rzeczy, które bardzo szybko nam przychodzą. Jedni sobie łatwo, nie wiem, radzą z paleniem papierosów, z piciem, czy upijaniem się alkoholem, czy nie wiem, z jakimiś kradzieżami, ale nie mogą sobie poradzić na przykład z jakimś wybaczeniem. Inni na odwrót, z tym sobie łatwiej radzą, z tym nie mogą. Poznajemy, męczymy się, zmagamy, krzyżujemy, ale miłość, żeby kochać Jezusa, muszę znać Jezusa. Religia wymaga ode mnie deklaracji, kocham Pana Boga. Ale myślę, że gdyby w jakiś fizyczny sposób Bóg usiadł przy tej rozmowie, powiedziałby moment. Ja nie chcę, żebyś mi mówił, że mnie kochasz tylko dlatego, że musisz powiedzieć, że mnie kochasz. Tylko dlatego, że Kościół akurat wymaga. No przecież jak powiesz, że mnie kochasz, to co najmniej cię przed jakimś majestatem posadzą. Nie zostaniesz wyłączony, to co najmniej jakaś rada, narada cię czeka. Chuj, poczekaj, jak ty mnie kochasz? A znasz mnie? Podejdź do kobiety na ulicy, powiedz, kocham cię. Albo wezwie straż miejską, albo co najmniej ci powiem, my się nie znamy. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. No ale jak macie mnie miłować, skoro mnie nie znacie? Żeby poznać Boga, musi ktoś pójść i Go głosić. To do nas dotarło. Nie ma miłości bez poznawania się. Ale też nikt nie chce być poznany i zlekceważony. Każdy z was na tym miejscu chce być kochany. I jest wam ciężko, kiedy nie jesteś kochany. Dzisiaj w niedzielny poranek kobiety wyglądają pięknie. Mężczyźni mają twarze takie bardzo męskie. Ale w wielu miejscach waszego życia był taki kącik, była taka cisza, gdzie tylko Bóg widział wasze czerwone oczy, tylko Bóg widział wasze łzy. Tylko Bóg wie, jak bardzo byliście kochani albo niekochani. Tylko Bóg wie, ile razy zostaliście wykorzystani, zranieni. Żeby kochać, trzeba poznać. Bo gdy kocham, słowo kocham jest piękne. Słowo kocham sprawia, że przeszkody stają się mniejsze. Zgadza się? Jezus mówił o tym w troszeczkę innym kontekście może, nie bezpośrednio miłości, chociaż też takiego oddania, kiedy mówił o sobie, że najemnik, który pilnuje owiec, to jest najemnik. On nie ma tego cudownego słowa, które czyni cud, że problemy się kruszą i stają się mniejsze. Słowa kocham cię, najemnik go nie ma. Najemnik ma obowiązek i kiedy przychodzi niebezpieczeństwo i widzi, że nie ma szansy, ucieka. Jezus mówi, ja jestem pasterz. Ja moje życie kładę. Ja nie uciekam. Ponieważ słowo kocham sprawia, że rzeczy stają się mniejsze, że góry się prasują. Słowo kocham sprawia, że przeszkody maleją w oczach. I takiej miłości w naszym życiu życzy nam Bóg.
jakie są cechy ludzi, którzy się kochają. Ale mnie korci, żeby się spytać, kto był zakochany, podnieście ręce, ale nie zrobię tego. Jakie cechy mają ludzie, którzy kochają? Ja myślę, że chyba jedną z pierwszych cech, takich najprostszych, co się pierwszy rzuca. Ja wiem, że wielu z was to miłośnicy głębokiej poezji, przemyśleń i filozofii. Moglibyście powiedzieć takie rzeczy, że zmiotłoby mnie zza tej kazalnicy. Bo tak wiele moglibyście powiedzieć o kochaniu. Nie ma wśród nas fachowców, bo każdy w jakiś sposób tego doświadczał inaczej. Ale taką pierwszą wspólną cechą kochania, naprawdę wzajemnej miłości, co do której wszyscy możemy przyznać rację i nikt powie, no dyskutowałbym tu, to jest zawsze, kiedy się kogoś kocha albo dwóch się kocha, to chcą ze sobą spędzać czas. Zgodzicie się? Nikt nie powie, no ja bym dyskutował. Ja kochałem, ale nie chciałem z nią się widzieć. Nie myślę. No myślę, że masz problemy z definicją. Zawsze dwóch zakochanych chce spędzać ze sobą czas. A więc jeden i drugi gdzieś się chcą spotkać. Kiedy Bóg opisuje naszą miłość, to mówi, przybliżcie się do mnie, a ja przybliżę się do was. Kiedy opisuje swoją miłość, to już mówiliśmy, tak Bóg ukochał świat, że dał. Że właściwie to On zrobił pierwszy krok. Kiedy się dwóch kocha, to chcą być ze sobą. Wiecie, słowo modlitwa na przykład brzmi bardzo pobożnie. Kiedy w kościele się powie modlitwa, wszyscy robią tą taką minę, jakby im ktoś z tyłu coś wbił. No. Ale wiecie, słowo modlitwa, kiedy mówi jest zakochany i kiedy je mówi religijny człowiek, to znaczy dwie różne rzeczy. Kiedy je mówi religijny człowiek, właśnie jest tak, no, modlimy się. Dwie godziny nawet. Wow. Wyobrażacie sobie zakochanego człowieka, który przybiega do swojego przyjaciela i mówisz, co? Byłem z nią. Ile? Dwie godziny. Wow. Dajesz radę, nawet dwie i pół bym dam. Ponieważ że jakiś psycholog by powiedział, ja nie jestem pewny, czy to miłość. Boję się, że ta choroba się inaczej nazywa. Masochizm. Mówię, ja modliłem się dwie godziny, wow. A w przyszłym tygodniu z braćmi mówili się na trzy. Spróbujemy trzy pomodlić. Zakochany i wierzący mówią dwie różne rzeczy, kiedy mówią modlitwa. Przepraszam, zakochany i religijny. Chciałem powiedzieć zakochany wierzący i religijny. Mówią dwie rzeczy, kiedy mówią modlitwa. Ponieważ modlitwa to jest być razem. Od dziecka mnie uczyli, pamiętam moją pierwszą lekcję religii w moim życiu. Pamiętam, jak mnie mama zaprowadziła pierwszy raz. To od początku słyszałem, że modlitwa to rozmowa z Bogiem. Nigdy nie słyszałem lepszej innej definicji. I do dzisiaj, teraz, będąc człowiekiem, który kilkakrotnie w życiu przeczytał Biblię, nadal wiem, że modlitwa to rozmowa z Bogiem. To relacja, intymna społeczność z Bogiem. I zawsze martwiło, wiecie, miałem takie sytuacje, na przykład trudno mi było odpowiedzieć, oczywiście wiem, że ludzie nie byli złośliwi, to bardziej ja nie wiedziałem, co powiedzieć, kiedy ludzie czasami mnie pytali, bracie, a ile brat się modli? To jest trudno powiedzieć. Ile się modlę? No bo pytanie teraz brzmi, czy modlić się to tylko mówić? Czy modlę się też wtedy, kiedy śpiewam sobie hymny, jadę samochodem i puszczam sobie psalmy? Czy to już nie jest modlitwa? Czy to jest bardziej taki pop? Modlitwa. A więc powiedziałem, pierwsza cecha zakochanych to chcę spędzać ze sobą czas. A więc jeśli kocham Boga, to niech przed łaską, przed modlitwą, przed dzisiejszą modlitwą przyjdzie prawda, czy kocham spędzać czas z Bogiem. Czy kocham?
Jezus pokazuje nam przykład, uczy nas o społeczności z Ojcem. Tysiące razy z tej kazalnicy mówiłem i wy to sami wiecie, ja nie musiałem nawet tego mówić, czytając Biblię, że kiedy Jezus coś mówił, to mówił to, co wziął od Ojca. Kiedy coś mówił, to albo mówił, co zapisano w Słowie Bożym, albo aby się wypełniło Pismo, albo co wziął od Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Uczył nas relacji, uczył nas miłości. Pomiędzy nimi i Ojcem była miłość, która miała być lekcją dla miłości pomiędzy nami i Bogiem. Jezus nas tego uczył. Chcieli być razem. Mojżesz nas tego uczył. Od Mojżesza to widać. Mojżesz wyszedł na górę i nie zadowolił się, wiecie, tylko tym, że i tak najwięcej zobaczył, ale jeszcze chce zobaczyć Twoją chwałę, Panie, było w jego sercu. I Bóg odpowiedział na to pragnienie serca. Ja chcę zobaczyć coś więcej. I oglądał więźniowie za wiarę przez całe istnienie Kościoła. Do dzisiaj pamiętam wielkich bohaterów wiary, których spotkałem w szkole biblijnej, kiedy chodziłem do szkoły biblijnej 20 lat temu. Przyjeżdżał do naszej szkoły biblijnej biskup Fiedotow. 18 lat w koloniach karnych i gułagach za wiarę. I tylko starczyło powiedzieć, że się zapiera i wychodzi na wolność. Ale było coś, że chciał z nim być. Pamiętam, przyjeżdżał też prezbiter Białych. Chyba 17 lat więzienia za wiarę. Już nie pamiętam, w każdym razie to były potężne wyroki. Tylko za to, że ludzie czytali Biblię. I za to, że nie pozwolili się oddzielić, że nie zgodzili się na oficjalne powiedzenie, że nie. Bóg mówi, mamy sobie coś do powiedzenia. I światu się to nie podoba. I to jest jedna z cech miłości. Że zakochani, zgodzicie się chyba tu ze mną, zakochani nie są na siebie skazani. Zakochani chcą być razem. Oni chcą być razem. Miłość jest pieczęcią, ale nie pieczęcią wyroku. Miłość jest taką dobrowolną pieczęcią. Miłość jest pieczęcią wierności. Skąd się bierze dzisiaj zdrada w małżeństwie na przykład? Dlaczego tak jest, że odkrywamy, że on był niewierny jej i gdzieś tam poszedł, ona niewierna jemu i kogoś tam miała i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie wiemy, to już w Biblii to widzimy. Już Bóg to powiedział. Dlaczego ludzie nie byli wierni Bogu? Bo go nie kochali tak, jak on by tego chciał. Miłość jest pieczęcią wierności. Kiedy kochasz, to jesteś wierny i nie ma opcji. Po prostu kochasz. Miłość nie potrzebuje dyskusji, miłość nie potrzebuje ideologii. Ona, miłość nie sprawia, nie jest tak, że wiecie, zakochany myśli tylko o niej. W relacjach na przykład ludzkich tylko jej pisze wiersze, dla niej bije serce, to jest prawdziwa miłość. Ale wyznaje, wiesz, kochana, jesteś dla mnie najważniejsza. Czasem wieczorem rozpatruję inne kandydatury, oglądając Playboya. Ale nie, jednak ty. To jest chore. Podobnie z Bogiem. Panie, jesteś najważniejszy, chociaż czasem rozpatruję inne kandydatury. No to chyba nie jestem. Miłość jest pieczęcią wierności. Prawdziwa miłość. To, co naprawdę w najgłębszym duchowym tej esencji słowa znaczy kochać, jest pieczęcią wierności. Wierności nie tylko wolnej od pożądania seksualnego, bo tutaj jakby to podkreśliłem, ale wierności wolnej od rezygnacji w nieszczęściu, bankructwie, chorobie. Miłość jest czymś, co się nam kojarzy na dobre i na złe. Chociaż dzisiaj chyba wolą na dobre i na dobre. Taka jest miłość. Zakochany mnie dłuży się czas. Nigdy nie jest tak, że zakochani mówią, o, już 3 godziny. O, ledwie żyję. Jeszcze godzina i jadę. Nigdy
Czy to spotykali się ukradkiem, czy oficjalnie. Żaden zakochany nie powiedział do zakochanej i na odwrót: jeszcze godzinę wytrzymam, już nie mogę PKS-u doczekać. A dlaczego my Bogu mówimy? Jeszcze trochę. Zakochanym nie dłuży się czas. Wiecie dlaczego? I posłuchajcie mnie. Bo w miłości, miłość jest pieczęcią wierności, ale również miłość coś jeszcze sprawia. Miłość sprawia, że pomiędzy dwoma, którzy się kochają, między Bogiem i człowiekiem, człowiekiem i Bogiem, kobietą i mężczyzną, między dwoma mężczyznami, ośmielę się tu powiedzieć, bo wszyscy wiedzą, że mówię o czystej miłości teraz. Czas jest ich pierwszym wyborem. Czas jest pierwszym wyborem. Czy to między przyjaciółmi, zakochanymi, czy Bogiem i ludźmi? Wspólny czas jest pierwszym wyborem. I oczywiście jako ludzie mógłbym teraz tu całkowicie odejść od tematu. Wiadomo, że najważniejszy ma być Bóg, potem małżonek, a potem przyjaciele i nie można przyjaciół ponad Boga przekładać. Ale myślę, że to nie jest... W Biblii nie ma tego typu problemów. Chodząc za Jezusem nie mamy tego typu problemów. Czas zakochanych jest ich pierwszym wyborem. Są gotowi na niewygodę, żeby być razem. Ale żeby być razem. Widzicie, zakochani nie potrzebują wiele, bo się kochają. I kto z was naprawdę był zakochany, to wie, że te rysunki, które są czasami w romantycznych filmach, facet z gitarą na deszczu. Co tam deszcz? Ona w oknie, jej cień. Człowiek przed Bogiem w najdziwniejszych sytuacjach. Co tam najdziwniejsze sytuacje? Wyborem zakochanych jest wspólny czas. I gotowi są na niewygodę, ponieważ się kochają. Widzicie, dlaczego politycy muszą mieć wygodne siedzenia, komfort? Bo się tak nienawidzą, że nie wytrzymaliby ze sobą. Chociaż ten komfort ich trzyma razem. Kiedyś ktoś powiedział, że między politykami jest taka dyplomatyczna zasada, że stół musi mieć 5 metrów szerokości, bo rekord świata w pluciu jest 4,5. To tak na marginesie. Bo im się czas dłuży. Oni się nie lubią. Ale zakochani są gotowi być ze sobą, nawet niewygodnie, byle być. Chcą mieć wszystko wspólne, bo tacy są. Tak jest między nimi. A więc pierwsza cecha, chce spędzać z nim czas. I tak jest z Bogiem, z miłością. Widzicie, nie ma czegoś takiego w nawróceniu, w relacji z Bogiem. Bo to, co mamy z Bogiem, to jest przymierze. Amen. I małżeństwo między kobietą i mężczyzną też jest przymierzem. Ale przymierza na tym świecie wyglądają inaczej niż u Pana Boga. Bardzo często na tym świecie, kiedy dwóch ludzi zawiera przymierze, to przymierza są obłożone też czymś, co nazywa się intercyza. I żeby nie komplikować, to wam powiem tak. Intercyza oznacza, że jak będzie któregoś dnia wywalił z domu, to co moje, to jest moje, a co twoje, też jest moje. Znaczy twoje, tak? Dokładnie, to nie była pomyłka. I ludzie mają intercyzy między sobą, ale z Bogiem w relacji nie może być intercyzy. I jego definicja miłości nie zmienia. Bóg nie ma intercyzy, nie mówi, wiesz, gdyby coś. Po drugie, taką drugą cechą, co do której powiedziałem, pierwsza jest, chcą spędzać ze sobą czas. I wszyscy musieliśmy powiedzieć, no tak. Nikt z nas nie mógł dać przykładu miłości, w której no, bardzo nie chcieli z sobą spędzać czasu. Chyba, że ich ktoś zmusił, zaszantażował, ale chcieli wtedy, tak czy siak. Po drugie, to jest kolejna cecha, że kiedy się kogoś kocha, to chcę go zadowolić, chcę go uszczęśliwić. Zgadza się? Kiedy kogoś kocham, to nie myślę, jak to zrobić, żeby się popłakał. Jak to zrobić, żeby wyszło na moje. Chcę go zadowolić i uszczęśliwić. Najlepszym nauczycielem tutaj jest Pan Jezus. Kiedy dla ciebie i dla mnie, ale z miłości do Ojca,
daje nam największą lekcję w tym temacie miłości. I ta lekcja nazywa się Getsemane. Kiedy Jezus poszedł do Getsemane, pokazał, że kochać to chcieć dla drugiego coś zrobić. I tam pokazał, że chce zrobić dla nas, ale coś jeszcze. Pokazał, że dla Ojca. Ojcze, mówił, jeśli taka jest Twoja wola, to przyjmę to. A jeżeli nie, oddal ode mnie ten kielich. Ale jeżeli tak, to biorę, to idę. Na to przyszedłem. Jezus nam odsłania prawdę o kochaniu. Ale nie tylko Jezus jako Bóg, ale zwykli ludzie. W Biblii mamy prawdę o kochaniu. O tym, co to znaczy, że kiedy kogoś się pokocha, do kogoś się przekona. Mamy Zachariasza, pamiętacie go? Siedzącego na drzewie. Zachowującego się śmiesznie w oczach świata. Ale aż tak poważnie w oczach Boga, że Bóg to właśnie jego dom odwiedził. Tamtego dnia Bóg nie odwiedził domów setek poważnych ludzi, którzy z autorytetem i powagą stali na ulicy, ale odwiedził dom małego wariata, z którego wszyscy się śmiali, ponieważ jego miłość potraktował poważnie, chociaż świat się z niej śmiał. Ponieważ on w woli Bożej znalazł radość. Wiele razy to powtarzam i to jest świadectwo, które sprawdziłem na sobie w moim życiu, że wola Boża, być tam, gdzie chce nas Bóg, być z Nim, chcąc Go zadowolić, uszczęśliwić, być tam, gdzie nas Bóg daje, wola Boża jest źródłem szczęścia i bezpieczeństwa. Jeżeli twoje życie nie będzie w woli Bożej, to będziesz narażony na ukąszenia, na takie pogryzienia przez różnego rodzaju drapieżniki typu depresje, typu tragedie. One i tak będą szczekać i będą krążyć. Ale w woli Bożej znajdujesz siłę. Miejsce, które nazywa się wola Boża, jest miejscem, jest takim rodzajem tym, czym dla twojego telefonu jest ładowarka. Jest miejscem, gdzie masz swoje miejsce, żeby się posilić, żeby się nakarmić, gdzie Pan zastawia stół. Miejsce, gdzie Bóg człowieka posyła, jest miejscem, gdzie Bóg przygotował odpowiedź. Bóg powiedział na przykład do Abrahama, weźmiesz swojego syna i wyruszysz na wzgórze, czy do kraju Moria. I tam, na górze, złożysz mi go w ofierze. I Abraham wyruszył. I nikt mi nie powie, że szedł w podskokach, gwizdał i śpiewał. Że cieszył się, że może robić to, co chce Bóg. Nie wierzę w to. Myślę, że nie rozumiał tego, czego chce Bóg. Przerastało go to. To było ciężkie. Nie wiem, jak on to przeniósł przez siebie, że szedł ten syn obok niego i wiedział, dokąd idą. Ale też wiem, że wypełnił wolę Bożą. To wiemy. I tam na górze Moria, kiedy już prawie podniósł nóż, Bóg nie tylko mu powiedział, zostaw. Teraz wiem, że mnie kochasz. Ale jeszcze coś, wiecie, co Bóg mu powiedział? Oto baranek w krzakach. Bóg w tym miejscu przygotował lepszą odpowiedź. Ten proroczy baranek, zaplątany w krzaki, chwasty i ciernie, był proroctwem baranka, który z nieba zszedł i zaplątał się w nasze sprawy. Zaplątał się w nasze brudy. Zaplątał się w nasze związania, nieszczęścia. I wszystkie one go otoczyły. Wszystkie one na niego spadły. Wszystkie one przygniotły go na śmierć na krzyżu. Ale zwyciężył. Bo jeszcze starsze prawo mówi, że ten, który jest bez grzechu, nie może kosztować ze śmierci, jak mówią prorocy. I tam był baranek, bo to było miejsce Bożej woli. W miejscu Bożej woli w twoim życiu jest baranek. W miejscu Bożej woli w twoim życiu jest Jezus. Wola Boża w twoim życiu może wyglądać tak jak u Zachariasza, że się ludzie śmieją. Tak jak u Noego, że ludzie kpią. A może tak jak u Izajasza, że ludzie cię za to szanują. Różnie, ale chociaż Izajasz skończył śmiercią męczeńską, przecięty na pół żywcem.
Ale wola Boża jest miejscem, gdzie jest baranek. Jest miejscem, gdzie jest Jezus. Wola Boża jest źródłem szczęścia i bezpieczeństwa. Nie jest źródłem śmiechu. Bo Boże szczęście to jest czasami szczęście, kiedy się stoi i się płacze. Wiemy na przykład, że mama Jezusa, Miriam, Maria, jak my mówimy, to była osoba, która od początku żyła, niech mi się stanie według Twojego słowa, według Twojej woli. Ale doprowadziła ją to do miejsca, gdzie stała pod krzyżem własnego syna, skazanego wyrokiem, którym skazywano bandytów. Bo kara krzyża nie była wykonywana na szlachetnych ludziach, nie była wykonywana za przestępstwa polityczne, tylko kryminalne, rewolucyjne, buntownicze, bardzo złe rzeczy. I on tam, na tym krzyżu, wypełniło się słowo. Biblia od początku zapowiadała, że będzie kryminalistą. Pomiędzy przestępców był zaliczony. I nieraz o tym mówiliśmy, że tamtego dnia Rzymianie ukrzyżowali według swojego prawa trzech bandytów. Jednego z nich pośrodku wybrał Bóg, aby poniósł grzechy świata. Świat go nazwał bandytą, kryminalistą. Bóg go nazwał swoim synem umiłowanym. To był nasz Zbawiciel, nasz Mesjasz. Te winy, które ludzie na nim widzieli, ten bandytyzm, to przestępstwo, że został według Izajasz powiedział, do przestępców był zaliczony. To Izajasz powiedział, nie ja. Te winy nie były jego winami, tylko czyimi? Naszymi winami. Jak mówi stara pieśń Haliny Kudzin, pamiętacie? To nie gwoździe cię trzymały, lecz mój grzech. To mój grzech cię tam trzyma. I dlaczego zakochani chcą zawsze się zadowalać, uszczęśliwiać, być razem? Dlaczego, kiedy spełniamy to, co chce osoba, która nas kocha, przynosi radość? Kiedy żyjemy według woli Bożej, przynosi w końcu radość, w końcu przynosi wielką wolność, wiecie. Nie mogę tu powiedzieć, że Bóg zawsze chce wiedzieć, gdzie jesteśmy, bo i tak Bóg zawsze wie, gdzie jesteśmy. Gorzej z nami. Jeśli nie będziemy w woli Bożej, możemy się pogubić i stracić Pana z oczu. Możemy odkryć, że przez ostatnie lata chrześcijańskiego życia może byliśmy lepsi niż facet czy kobieta, o których wiemy coś o ich grzechach, ale byliśmy gorsi niż mieliśmy być, bo straciliśmy Boże prowadzenie. Chrześcijaństwo daje mi siłę, nie z poczucia tego, że ciągle jestem lepszy niż niektórzy z was. Chrześcijaństwo nie daje wam siły z poczucia tego, że możesz czuć, że jesteś lepszy niż ja, niż twój bliźni. Chrześcijaństwo daje siłę z poczucia tego, że jestem tam, gdzie chce mój Pan, którego kocham. Amen. To jest ta siła. To nie to, że ja się czuję lepszy. No ty jesteś gorszy, to wyraźnie widać, że jesteś gorszy, tak? Bóg mówi nie. Mirek, to nie jest Ewangelia, to nie jest sprawiedliwość. To się nazywa pycha, a pycha przychodzi przed upadkiem. Coś jeszcze o zakochanych? Zakochanych nie obchodzi opinia innych ludzi. Czy do siebie pasują, czy nie pasują. Oni są zakochani. Podejdź do zakochanych i powiedz, że się tak na was patrzę, nie pasujecie w ogóle do siebie. To jak facet będzie uprzejmy, to powie, dziękuję za opinię. Jak będzie mniej, to powie, poczeka, odprowadzę ją do domu, potem cię znajdę. Ich to nie obchodzi. Świat zawsze ci powie, że Bóg nie pasuje do ciebie. Światu by bardziej do ciebie pasowała butelka, stryczek, kochanka, ale nie Bóg. Ale zakochanych nie obchodzi opinia ludzi. Ich obchodzi, żeby się uszczęśliwić. Stąd te wszystkie historie. Stąd tysiące
powielających się opowieści i dramatów. Dwa słowa, Romeo i Julia. Niepasujący do siebie, wbrew światu. To tam gdzieś Szekspir, to tam gdzieś pisarze, to tam gdzieś wielka poezja, ale to tu w Chełmie świat ci codziennie mówi, nie pasujesz do Jezusa. Diabłu nie pasuje chrześcijaństwo, które upodabnia cię do Jezusa. Jeżeli to będzie chrześcijaństwo, które będzie ranić innych, krytykować, jeśli twoje chrześcijaństwo i poznanie Biblii to jest wszystko, co trzeba, żebyś wiedział, co inni robią źle, to na takie chrześcijaństwo diabeł ci nawet nie będzie przeszkadzał. Jesteś nawet dość pożyteczny. Jesteś w pniu kościoła jak kornik wtedy. Ale kiedy twoje chrześcijaństwo zaczyna mówić, kładę moje życie, ponieważ Bóg oddaje moją wygodę, moje poustawiane sprawy, pozwalam, aby łódź się chwiała, ponieważ jestem na niej z Jezusem, to się nie podoba. Świat mówi, nie pasujesz. Światu nie pasował. W Biblii nie ma Romea i Julii. Może niektórzy nie wiedzą, to nie jest biblijna historia. Ale jest wiele innych. Jest na przykład Paweł i Jezus. I cały świat mówił, że nie pasowali do siebie. Ale on napisał pół Nowego Testamentu i Pan Bóg uznał, że pasują do siebie. Jest Piotr i Jezus. Cały świat widział, że Piotr i Jezus nie mieli z sobą nic wspólnego. Ale Bóg stwierdził, że mają wszystko wspólne. I to ten był przez Pana wybrany. I mógłbym ich wielu wymienić. W Starym Testamencie jest Gedeon. Nawet Gedeonowi nie pasował Gedeon do Pana Boga. I mówię, a kto ja taki jestem? Ja się sam chowam i boję. A Bóg na niego patrzy i mówi, mężu waleczny. Ja? To jest coś takiego. Po trzecie, miłość sprawia, że się do siebie upodabniamy. Jeśli nie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. No właśnie, ale jak mogę przestrzegać przykazań, jeśli ich nie znam? Jak mogę miłować, jeśli go nie znam? Jeśli rozłożymy ten werset na pół, traci sens. Jeśli go tylko będę miłował, a nie będę przestrzegał jego przykazań, to długo go nie pomiłuję. Ale jeśli tylko będę przestrzegał jego przykazań, ale nie będę go miłować, to... No to też właściwie długo nie potrwa. Też to nie będzie to, co on chciał. Jezus nas wzywa w swoje ślady. Chyba nie ma lepszej lekcji w Biblii niż ta najwspanialsza lekcja naśladowania Jezusa. Kiedy Jezus umierał na Golgocie, zrobili to po to, aby na zawsze umilkł głos cieśli z Nazaretu. Aby go uciszyć na zawsze, zamordowali go, jak powiedział Piotr, przybiwszy go do krzyża. Ale pośród tych ostatnich słów, które tam wypowiadał, powiedział jedną, bardzo ważne. Ojcze, wybacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. Niedługo później świat wyszczerzył zęby i całą nienawiść rzucił na wątłego człowieczka, który nazywał się Szczepan. I największym jego zwycięstwem, zanim umarł, były słowa, Ojcze, wybacz im. Panie Jezu, wybacz im. I to jest ta lekcja. Poczytajcie o śmierci Szczepana, o śmierci Jezusa. Popatrzmy na siebie. Popatrzmy na nasze, Ojcze, wybacz. To jest wszystko o kochaniu. Chcę być jak On. Jeśli chcę być jak On, mówię jak On. Kochając Boga, nie będę miał trudności w odrzucaniu pewnych wzorców. Kochając, trzeba się też nauczyć, że osoba, którą kochamy, może czegoś nie lubić i wtedy tego nie robimy. Jeżeli moja żona mi powie, Mirek, nie lubię szpinaku. A ja powiem, jak chcę szpinak od poniedziałku do piątku. To się nazywa upartość, głupota.
wykorzystywanie czyjejś miłości. Wtedy być może jej miłość okazać się większa i będzie mi go gotować, chociaż go nie lubi. Ale wchodząc głębiej w życie, z kochaną osobą ustala się sprawy. Czasami nawet od małżonka możemy usłyszeć nie. O ileż bardziej zdarzy się, że od Boga możemy usłyszeć nie, tyle że Bóg w odróżnieniu od małżonka jest nieomylny. Mąż czy żona mogą się mylić, ale Bóg czasami mówi nie. I to też jest próba dla nas, czy go kochamy. Dlaczego czasami Bóg mówi nie? To się wspomina, ale gdzie w Biblii jest napisane, że Bóg mówi nie? Proszę bardzo, Dzieje Apostolskie, 16:5 i dalej. Przeczytam wam. Zbory zaś utwierdzały się w wierze i z każdym dniem rosły w liczbę. I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Sprawdźcie, czy macie to, może tylko u mnie. Ale wiecie, że to nie jest tylko u mnie. Bóg może powiedzieć nie. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że Jego plan jest większy niż to, co widzimy i nasze plany. Bo dalej, jak czytamy, minąwszy Mizję, doszli do Troady i miał Paweł w nocy widzenie. Jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy zwiastowali dobrą nowinę. Boża wizja jest większa, dlatego czasem mówi nie. Po drugie, dlatego mówi nie, że ma ciekawszy i piękniejszy program randki. A mówiąc bardziej pobożnie, program czy plan naszego przejścia przez ten świat. Pierwszy list do Koryntian 2:9 mówi, głośmy tedy, jak napisano. Co głośmy? Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Bo On nas miłuje i to przygotował tym, którzy Go miłują. Jego wizja, Jego widzenie jest większe. Jego przygotowanie, po trzecie, jest lepsze niż nasze. Po czwarte, opatrzność Boża jest dużo bardziej dalekowzroczna, widzi dalej niż my. A więc to jest kilka moich słów o miłości. Świat dziś ją podkreśla. I często, kiedy są jakieś świeckie święta, ja lubię o tym coś powiedzieć. Wiecie, wykorzystuję okazję. Skoro świat o tym mówi, to ja chcę wiedzieć, co ja o tym myślę. Zgadza się? Chcemy wiedzieć, co my o tym myślimy. Ja myślę, że na 100% wiem, że Pan Bóg mnie kocha i wiem, że ja Go chcę kochać bardziej. Wstańmy, pomódlmy się, podziękujmy za Bożą miłość.